No kochani, widzicie, mamy 20.03, 16 i dzisiaj mamy środę. No, Żbiczek, kochani, był cały dzień na dworze. Cały dzień na świeżym powietrzu. Także się tam wyspał na dworze. No i trochę się wychłodził. No jak zwykle na noc biorę go do pokoju. No i widać, że jest wymęczony, kochani. Wymęczony. Padł trupem. Jak to się w cudzysłowie mówi. Tutaj zjadł saszetki, mleka się napił bez laktozy. No i będzie spał do czwartej w nocy. O czwartej będzie nachodził mnie, żeby go wypuścić. Ja go wypuszczam na korytarz. Albo idę i go wypuszczam na dwór. No a tu Majeczka. Chodź Maja do pokoju. Kiciulka. Też się najadła. Też się najadła. Co? Nie rozumiem. Czy sprzedałem? Ale co? Nie, elektryczny? Nie, co ty? Nie, pojeździł sobie. Najadła się, ale nie chce w pokoju siedzieć. Ona woli tutaj na korytarzu. Jeszcze się tutaj na przykład położy, o, pod tą gałązką i śpi. Woli na korytarzu, nie boi się ludzi. Nie, Majeczka? Ty wolisz tutaj, tak? No. Chodź do pokoju może, co? Pójdziesz, Maja? Nie pójdziesz do pokoju? Nie. No, grzeje się. Ciepłe są. Ło. Tak, nie wiem. Woli chodzić. Woli chodzić. A jak tam twoje dziki? Jak tam twoje dziki? Dałeś jeść? Tak, nie jeść. Samego rana osądy poleciałem, a teraz byłem w Kaszki, bo Kaszki, Kaszka była w basenie, dałem chleba sobie, bo on gnije, kiedy chleb jest, to na pewno by był sam zielony. To jest zielony, to jest a to by dałem Kaszki. Ty do Miczulina idź, ty już nie moja jesteś. Słyszysz? Nie moja jesteś, Miczulina jesteś. Na drugie piętro idź. O. Usłyszała, przyszła. Chodź tutaj. Idziesz tu? Ciotka. Chodź. Jak tam jest? Otwarte jest? U Miczulina? No, chodź. No, gdzie ty dał się? Dołęcasz mi po nogach. Ciotka tu też jest. No albo wejdzie do szafki z pościelą, która stoi na korytarzu. A, zamknięte. Zamknięte. To je uchylę. Chodź. No. Chodź. O, ona mi tutaj ma. I tutaj śpi. Albo na tym fotelu. Tu ma wodę do picia. No, chrupek nie ma. Chrupki wygląda, że Miczulin ma w piwnicy dla niej. No. Chcesz to siedzieć tutaj. Ja idę. Zostań tu. Ciotka. Nie. Będzie łazić za mną. Och ty.
Ona na dwór pójdzie. Pójdziesz na dwór? O, następna idzie. Idziesz na górę? Co? Ona pójdzie na górę chyba. No, ona już tam była, mówi Czulina. Ciotka całą noc zawsze na dworze jest. Idziesz na dwór? Ciotka? Tak? Idziesz? No, Maja nie pójdzie na dwór. No to chodź na dwór. Cię wypuszczę. Chodź. No. No, o, ta też idzie. No, dzisiaj mróz będzie. Chcecie iść na dwór, to ja was wypuszczę. Ale tyłek tam zmarznie. No, tu ktoś poszedł. Lomek, który ze mną w pokoju był kiedyś. No, idziecie? Kto idzie na dwór? No, chodźcie gwiazdy. Zamknięte? Hej, hej, otworzycie drzwi? Wypuszczę. A co, o zamknięte są? No Tomek, ten Lomek mówi, że zamknięte. A gdzie jest ciotka? Idzie tutaj, chodź. Chodź, ciotka. Zamknij otwarte, gdzie? No to co gada, że zamknięte? Siły nie masz. No, chodź. Kicia. Chodźcie. No. Szybko, szybko, bo zimno jest. No, poszła. Maja, idziesz? No. Dobra, poszły. Jakim marsie? Jakim tyłem marsie? Idziesz? Dobra. Baba z wozu, koniom lżej. No. Zobaczymy, co jeszcze jutro na kolację, na śniadanie i na obiad. Co jest? Jutro jest który 17, czwartek. Mamy baleron, herbata, jabłko na drugie, obiad kalafiorowa, wątróbka, ziemniaki, surówka i kolacja racuchy z jabłkiem, a średnie jedzenie. No dobra. Kochani, to tyle.